Cześć, przed Wami druga część odcinka 20 Let's Playa ze słodkiego flirtu. Zanim jednak wybierzemy sztukę, mam dla Was informację odnośnie spoilerów. Jeżeli chcecie w komentarzu napisać spoilery, to bardzo proszę o dostosowanie się do przedstawionego przykładu. Najpierw piszemy słowo spoiler. Najlepiej, wielkimi literami, zamykamy je na kwadratowym. Możemy wstawić dwie gwiazdki po bokach wyrazu, aby tekst pogrubić. Następnie wciskamy 7 razy Enter poprzedzając cyframi, grupkami, pauzami, czy czym tam chcecie. Za ósmym razem piszemy nasz spoiler. Ważne jest, aby wersów między napisem w spoiler a treścią naszego spoilera nie było mniej niż 7. Może być więcej, ale nigdy mniej. Komentarze do tego odcinka będą przeze mnie sprawdzane i potwierdzone do 72 godzin. Dziękuję za uwagę. Dobra, już wracamy do pana Borysa. Postanowiłam, że wybiorę tę sztukę, na którą się zdecydowałam we francuskiej wersji, bo tam po raz pierwszy grałam ten odcinek. I nikt nic nie wiedział, co się wydarzy dalej. Trzeba było wybrać sztukę. Ja w sumie bez zastanowienia się wybrałam śpiącą królewnę. Tylko dlatego, że byłam ciekawa, jak zostanie odegrana przez uczniów scena pocałunku, a raczej tego naszego królewicza. Kto jaką rolę zagra, jakie będą ilustracje i jak to będzie wyglądać. I tylko dlatego ją wzięłam. A resztę na początku odrzuciłam. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, bo i tak zrobię replaya. E. pozostałych dwóch sztuk. Tylko najpierw chciałabym przejść wszystkie dostępne odcinki. I jak przejdę, to wtedy na pewno zrobię te replay. E. Oczywiście muszę mieć jeszcze punkty akcji, no to jest najważniejsze. No to bierzemy śpiącą królewnę. Dobrze, a więc zagramy śpiącą królewnę. Usłyszałam za plecami westknięcia rozczarowanych uczniów. Ach. Była tylko jedna sztuka gorsza od pozostałych, i oczywiście wszyscy musieli na nią zagłosować. Ciekawe, czy w przypadku tamtych też byś tak mówił. Pewnie chcesz być księżniczką, co? Tylko dziewczyna mogłaby to powiedzieć. Ja też się nie zgadzam. Ta sztuka jest beznadziejna. Rodzice będą się nudzić. Nieprawda. Ale większość przeważyła. Nie można by dorzucić chociaż jednej sceny z bójką. To byłoby bardziej interesujące. Gdyby ten pomysł wyszedł od kogoś innego, to bym go nawet docenił. <grym> tak, dobra scena z walką to by było coś. I kto miałby się bić? Książę i księżniczka? <grym> no tak, facet całuje ją podczas, gdy ona śpi, ty byś się nie zdenerwowała? Ale to jest bajka, no! Poza tym tu nie mamy obcych facetów, ha. <grywy> To prawda, że gdy Dake był za bardzo nachalny, to oberwał. Może lepiej by było umieścić scenę akcji między smokiem i księżniczką? Tak, poza tym taka scena pojawiła się w bajce. W tej bajce? Nie pamiętam. Żeby się smok z księżniczką bił, ale spoko! Jestem na to za stara. Super, podoba mi się ten pomysł. A więc postanowione. Zagramy Śpiącą Królewnę. Wraz z epicką sceną akcji. No nieźle. Dobrze, skoro już wybraliśmy sztukę, to będziemy mogli przygotować się do przesłuchań. Przesłuchań? Oczywiście, tylko najlepsi aktorzy będą mogli wystąpić w tak ważnej sztuce teatralnej. <laughs> Nie rozmawiamy o tej samej sztuce. Tak, dostaniemy teraz teksty. Już je dostaliśmy. Odgadł pan jaką sztukę odegramy? Ależ nie, będziecie musieli odegrać fragment dzieła znanego francuskiego pisarza. Dyrektorka stwierdziła, pani dyrektor stwierdziła, że nie zaszkodzi wam nauczyć się klasycznego tekstu. Dlaczego nauczyciele mówią o pani dyrektor dyrektorka? <laughs> Nigdy się nie dowiem. Tylko w tej szkole takie cuda. Spojrzałam na tekst. Ty rada o nosie. <laughs> Tak, widziałaś? Jednak będziemy musieli się nauczyć fragmentu z, z rano, czy jak to tam? <laughs> chyba tak. Haha, chyba dyrektorka musiała cię usłyszeć. Borys wytłumaczył nam, jak wszystko ma się odbyć. Mamy tydzień, aby nauczyć się naszych tekstów i przystosować naszą sztukę do wymagań teatralnych. No, tak, teraz mi się przypomniały wiersze z czasów edukacji szkolnej. Spoko. Gdy role zostaną przyznane, to zaczną się próby. Okej. Okay. Gdzie mam teraz iść? No Poszwędamy się po szkole, jak zwykle. Ktoś mnie złapał za ramię. Hm? Poczekaj, dokąd idziesz? Nigdzie, a co? Łażę sobie. Potrzebuję cię. Fajny jest ten pomysł z próbami, ale ja nie mam zamiaru występować na scenie, pamiętasz? Tak, mówiłaś coś o kostiumach. Bingo, pójdziesz ze mną porozmawiać z panem Borysem. Jeżeli pójdziemy w parze, to będzie łatwiej go przekonać. Zdecydowała za nas. Ale ja nie chcę zajmować się kostiumami. Ja chcę występować. No to powiesz mu, jak bardzo wspaniałe są moje stroje, a ja mu powiem, że jesteś niesamowitą aktorką. Siłą zaciągnęła mnie do sali gimnastycznej. Roza, nie podlicuj się, dobra? Do siłowni. Zapomniałeś czegoś? Dlaczego zawsze muszę dać się wkręcić w takie akcje? Trzeba było uciekać. Chciałyśmy z panem porozmawiać o rolach. Haha, przykro mi, ale nie można mnie przekupić. Bądźcie dobrze przygotowane, a na pewno uda wam się dostać najlepsze role. Nie, nie chcemy pana przekupić. Chciałabym zająć się kostiumami do przedstawienia. Nie mam ochoty grać na scenie. Przygotowanie kostiumów dla wszystkich aktorów mi w zupełności wystarczy. Naprawdę? Ona jest naprawdę w tym dobra. To ona zmieniła wygląd na Daniela i. No tak, bo oni nigdy nie mają się w co ubrać. No dobrze, skoro panience rozali tak bardzo na tym zależy, inni uczniowie nie będą mieli nic przeciwko temu, no wątpię. To się zgadzam. Pamiętajcie tylko, pamiętajcie tylko, aby uprzedzić pana Farazowskiego. Super, ale nie wiemy, czy inni też się zgodzą. Zgodzą się. Okej, okay, okej, okay, nie denerwuj się. Czasem naprawdę można się jej przestraszyć. <grym> nie zgodzą się co ty. Mówiłam już. Możesz sama pójść uprzedzić pana farzuskiego. Tak, pewnie, jeżeli tak łatwo było przekonać pana Borysa, to z naszym drugim nauczycielem historii powinno pójść jeszcze łatwiej. No co na razie? Śpiewając, ciekawe, co tam śpiewała. O, Kastiel tu jest. I tańczy dla nas, bo uwielbiamy go. Dobra, nie będę mała Bo ogłuchniecie. Zagłosowałaś na Śpiącą Królewnę. To jest problemem głosowania poprzez podniesienie ręki. Głosy nie są anonimowe. Tak. No i co z tego? Do jasnej cholery, brakuje ci jakiejś klepki. Piątej klepki. Ej, no, nie tylko ja zagłosowałam na tę sztukę. Ciekawe, kto jeszcze... Tylko ciebie widziałem, jak głosowałaś, a więc wina spada na ciebie. Mogę wiedzieć, dlaczego to właśnie na mnie patrzyłeś, a nie na kogoś innego? Gondiola, ty na kogo patrzyłaś? Cholera, miałem nadzieję, że przynajmniej ty wierzysz coś innego niż bajka dla dzieci. A tamte to nie są bajki dla dzieci? Tylko mi się wydaje, czy zręcznie ominą moje pytanie. No już, jestem pewna, że uda nam się zrobić z tego coś fajnego. Coś śmiesznego. Hi. Nie rozumiem, dlaczego mówimy o leniuchu, który śpi przez sto lat. No co, przecież to rola marzeń? Co? No tak, osoba, która ją zagra, nie będzie miała za wiele tekstu do nauki. I w końcu przecież będzie spać od czas ważnych scen. Od czas. <laughs> I to będziesz ty. Kasia w roli księżniczki. Ho, 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 ho. Ho, racja, nie pomyślałem o tym. No to na pewno będziesz chciał. <laughs> Cieszysz się, że sztuka, która ci się podobała, została wybrana? Och, przyglądałeś mi się podczas głosowania? Powiedzmy, że miałem na ciebie oko, a więc lubisz śpiącą królewnę? Tak, jestem pewna, że wyjdzie z tego niezłe przedstawienie. <słuch> Każda historia może przemienić się w świetne przedstawienie, jeżeli zostanie dobrze zagrana. I z dobrym tekstem. Ach, ale nie wiem czy wszystkim uda się dobrze zagrać. Udało nam się zorganizować koncert. Sztuka teatralna raczej nie wykracza poza nasze możliwości. Powiedzmy, że tym razem nie będziecie jedynymi, którzy wejdą na scenę. Och, i tego się właśnie boisz? Trochę. To słodkie! Co? Widzicie, jak masz tremę, podczas gdy role nie zostały jeszcze przyznane. Uważam, że to słodkie. Przypadkiem nie nabijasz się ze mnie? Nie pozwoliłbym sobie na to. W każdym razie, jeżeli stres nie ustąpi, to spotka się ze mną, zrobię co w mojej mocy, aby zniknął. Mam kilka sztuczek w rękawie. Ciekawe jakie. Ja. aż się boję. <laughs> Dziękuję, Aleksander. To niesamowite, jaki czasem jest wyluzowany. Coś mi mówi, że jesteś zawiedziony. Sam ci to powiedział. Nie zła jesteś do jasnej cholery. Sztuka, którą mamy zagrać, jest beznadziejną. Nie no, co ty? Nie martw się. Będziemy się świetnie bawić. W piasku. Będziemy się bawić łopatkami i będziemy budować zamki z piasku. No, musimy już tylko poczekać na przydział ról. Mam nadzieję, że dostanę fajną rolę. Ach, tak, lubisz być w świetle reflektorów? Nie do końca, ale to musi być niezłe. Tak, osobiście, to chciałbym zostać jak najkrócej na scenie. Dobrze, że przynajmniej będziemy mogli nosić stroje rozali. On się cieszy. Aha, już cię o tym mówiła? Tak, a jeszcze wtedy nie wybraliśmy sztuki. Haha, to nam było tak samo. Gwizdze. Ja nie umiem gwizdać. To wybór sztuki prawie ci w taki dobry nastrój? Co? Ach. Nie, niekoniecznie. Żaden z wyborów mi się nie podobał. Aha, no to dlaczego tak sobie podśpiewujesz? Nie podśpiewuję, tylko gwizdzę. To nie to samo. Czy się szczegółów? <grym> I tyle. Koniec. Rozmowy. Hej, co myślisz o wyborze naszej sztuki? Mogło być gorzej! Nie lubisz śpiącej królewny? Naprawdę zadajesz sobie to pytanie? Teraz jak to mówisz... i tak nie oczekiwałem, że zagramy jakąś poważną sztukę. No już, jestem pewna, że będzie fajnie. Nie wątpię, jestem ciekawy, jaką rolę dostanę. Może dostaniesz główną rolę, będziesz księżniczko. Ech, wolałbym nie, biorąc pod uwagę co książę musi. No, no wiesz, co, musi iść do toalety? <grywy> Myślisz, że naprawdę poproszą nas, abyśmy odegrali scenę z pocałunkiem? Moglibyśmy pogadać o czymś innym? Haha, pewnie, sorry. <grywy> I nie pogadamy o niczym innym, bo Nataniel uciekł do toalety. <grywy> O, Gondiola, dobrze, że Cię widzę. Co się stało? Chciałabyś jutro poczyć z nami swój tekst? Razem będzie zabawniej. Chcecie dzisiaj wieczorem nauczyć się całego tekstu od pana Borysa? No co ty, będziemy powtarzać z kartkami w ręku. Tak będzie łatwiej. Uff, już się bałam. No to co ty na to? Tak, pewnie, macie rację. Razem będzie lepiej powtarzać. Super, już nie mogę się doczekać jutra. Wracamy do chaty... Powtarzałam dalej tekst od pana Borysa. Dam nam do nauki te rady o nosie z s... rano coś tam. To tekst, który z rano zwraca się do mężczyzny, który wyraził opinię o jego nosie. Ciekawe wziąłem głęboki oddech i zaczęłam czytać tekst na głos. Nos, ach wasz moście mili, czyście też widzieli ten nos? To raczej Pinokio. Na no widok jego, gdy się z nim przechadza, zbiera nas chęć zawołać. Ależ nie, przesadza. Ktoś wszedł do pokoju. Eee, mamo, pukaj zanim wejdziesz. Słyszałam, jak rozmawiasz sama ze sobą. A jako, że nie wzięłaś telefonu, to zaczęłam się zastanawiać, co robisz. Rozmawiam z tą skarpetką tu na podłodze. Odrabiam lekcję, próbuję nauczyć się tekstu. Och, naprawdę? Potrzebujesz pomocy? Ech, jeszcze go nie umiem. Na razie tylko go czytam. Pokazałam tekst mamie. Hmm... Naprawdę? My się jeszcze o nim nie uczyliśmy. Musimy się go nauczyć na przesłuchanie do przedstawienia. To mnie nie odmładza. Chodź, pomogę ci nace. Sama sobie poradzę. Byłam zmuszona powtarzać z moją mamą, która wawiła się w przedrzeźnianie mnie, aby zobaczyć, jak radzę sobie z rozpraszaniem uwagi. Kochana, masz prawdziwy talent. Naprawdę tak uważasz? Oczywiście jesteś wspaniałym syreną, a przyszło mi do głowy, że, że to można, że to słowo można zmienić na syrenę. Tak, jestem wspaniałą syreną. Gdybym była tym idiotą, który skrytykował twój nos, to byłoby mi głupio. Dzięki, ale jestem twoją córką, nie jesteś obiektywna. Powtarzałam dalej z moją mamą, w sumie to nawet mi to pomogło. Udało mi się nawet nauczyć całego tekstu podczas jednego wieczoru. Wow. Następnego dnia wróciłam do szkoły. Zrozumiałaś tekst od pana Borysa? Tak, a co? Jest tam pełno słów, których nie za bardzo rozumiem. Ach, to język literacki, ale wiesz o co chodzi, prawda? Iris się tak zachowuje, jakby pierwszy raz przyszła do szkoły. Ech, o nas? Ale wiem to tylko dlatego, że to było w tytule. To fragment, w którym Syrena z godnością odpowiada na uwagę, którą zrobił mu jakiś głupek na temat jego nosa. Ale dlaczego to było nie tak z jego nosem? Bo był Pinokiem. Nie, raczej nie. No, wyobraź sobie, że Syrena ma olbrzymi nos. Ale naprawdę olbrzymi. I że wszyscy się z niego śmieją. Łącznie z nim. Lepiej, żeby nie miał kataru. Och... A więc on po prostu śmieje się sam z siebie? Tak, widzisz, już wszystko rozumiesz. To dlatego, że mi dobrze wszystko wytłumaczyłaś. Haha. Ha. Oj, oj, Iris, Iris. Dobra. Wyglądasz, jakbyś była w dobrym humorze. Udało mi się nauczyć tekstu od pana Borysa w jeden wieczór, a więc tak, jestem zadowolona. Brawo, ty się go jeszcze nie nauczyłeś? Już go znałam. Nie było trudno się go nauczyć. Chcesz, żebym ci pokazał? Chcesz mi pokazać tekst? Pokazał, co chcesz odegrać tutaj Syrenę, Arielkę, a czemu nie? Widziałem, jak inni uczniowie robili to samo na korytarzu. Poza tym nie miałem okazji powtórzyć tekstów czyjeś obecności i na pewno przyda mi się czyjeś zdanie. Co ty na to? Dobrze, Syreno. Niech cię będzie. Dziękuję, mam nadzieję, że cię nie zanudzę. Odnoszę wrażenie, że mój głos jest trochę usypiający, gdy gram. To się tak bardzo różni od śpiewu. Lysander wspaniale odegrał swoją rolę. Jego głos był uwodzicielski i lekko drżący. Nie mógł się słyszeć, jak recytuje. Z takim głosem nie powinien się niczego obawiać. Nie stroję się jak jakiś chłystek malowany, a choć nie kokietuje, to jestem zadbany. Co ty myślisz? Pasuje to do ciebie. <grym> wow, a ja myślałam, że mi nieźle szło wczoraj wieczorem. Czuję się beznadziejna w porównaniu z tobą. Haha, ha, przestań, bo zrobisz się czerwony. Jestem pewien, że też wypadniesz fantastycznie. Pokażesz mi swoje talenty? Kim się wkurzy, jeżeli się spóźnię? Pokażę ci później, okej? Okay? Dobrze. W każdym razie jestem pewna, że dostaniesz świetną rolę. Uratujesz przedstawienie. Przestań, przesadzasz. Miał rację, zrobię się cały czerwony. Dopiero teraz. <laughs> Widziałaś może Kim i violetę. Nie, przykro mi, a co? Miałyśmy powtarzać we trójkę. Ach tak, ja będę powtarzać z Natanielem. Właśnie na niego czekam. Nie wiedziałam. Jednocześnie nie widzę z kim innym. Nataniel mógłby być w parze. A kto powiedział, że wszyscy muszą być w parach? Biedny Nataniel. <ścoughs> Biedny Nataniel bo musi z melanią siedzieć. I z obecnością kościotrupa, jego przyjaciela. Zajrzymy teraz, czy już tam są. No, na pewno nie ma ich. Nigdzie ich nie ma, nigdy. W też nikt nie przesiaduje. To chyba pierwszy raz, gdy widzę ich razem samych. A ja uważam, że powinieneś nauczyć się nauczyć cię tego dumnego tekstu. Co będziesz robić podczas przesłuchania? Słuchać muzyki. Powiem, że nie mam ochoty grać na scenie. Wolę zająć się kostiumami. Za późno, to Rozalia ma się tym zająć. Zaczęła już nawet szyć. Co? Jesteś pewna? Nikt mi o niczym nie powiedział. A Rozalia mówiła, że wszystkich uprzedzi. Mhm, uh -huh. niespodzianka dla wszystkich. Przede mną nic się nie ukryje. Patrzcie, coś Suśka najpierw myśli, a później mówi. To prawda, że jak powiesz coś Pegi, to potem cała szkoła będzie na bieżąco? A teraz. Ej, Peggy, przypominam Ci, że nie udało ci się dowiedzieć, co przygotowywali nauczyciela. Mądre to, prawda? A ale nie powinnaś tak podsłuchiwać rozmów innych. I ty to mówisz? Gondiala, to prawda, że Rosalia chce zająć się kostiumami? Tak, ale zapytaj ją, czy nie możecie się tym zająć razem. No, pójdziesz i ją ukujesz igłą. To niesprawiedliwe. My musimy być do głowy jakiś beznadziejny tekst, a oni nie będą mieli nic do roboty. Ej, wydaje mi się, że przygotowywanie kostiumów jest o wiele bardziej skomplikowan, niż nauczanie się krótkiego tekstu. Każdy ma swój punkt widzenia. Co zaściewa. Kurcze, nie mogę znaleźć Rozali. Nie jestem kurczę, witaj w moim świecie. Widziałeś morzek. Tak, była z Violetą, ale nie pamiętam gdzie. Sorry, Gondiola. Kiepską pamięć masz, chłopcze. Nie szkodzi, ja też nie wiem, gdzie jest Rosalina. Ale przecież szkoła nie jest taka duża. Nie może być daleko. Cześć, Armin. A gdzie jest Nathaniel? On tu miał być. Z Melaśką. Cześć, Gondiola. Co robisz? No, się z tobą. Szukam Kim i Violetty, Miałyśmy razem powtarzać. Nie widziałeś ich może? Co powtarzać? Do sprawdzianów. No. Tekst, który dostaliśmy od pana Do Bo Dorysa. Borysa. Już? Przecież dał nam go wczoraj, a przesłuchania są dopiero pod koniec tygodnia. Tak, ale to szybko zleci. No co ty? Mamy kupę czasu. Będziemy mogli nawet powtarzać piątek rano przed lekcjami. Nie ma co się tak spieszyć. Nie, jeżeli chodzi o zapamiętanie jakiegoś tekstu, to nie. Chciałabym być tak samo bez jak i ty, Ciekawe, co powiesz. A dla ciebie bez to synonim od leniwy? Haha, nie wcale poza tym nie jesteś leniwy, tylko obrazi się próżny, bezczynny, rozczepany możesz sobie poużywać. Nauczyciele cały czas mi to powtarzają. Nie powiedziałabym raczej, że jesteś olewający. Ach, tego jeszcze żaden nauczyciel mi nie zarzucił. Haha, ha, niezła nowość. Z czułością potargał mnie po głowie. Następny, który mi chciał potargać głowę. O, dzień dobry, Titi. Tak dawno cię nie widziałyśmy. Witaj, kochana. Jak się masz? Podobno będziesz grać w przedstawieniu? Tak, ale jeszcze nie wiem, jaką rolę dostanę. Obie jesteśmy uzdolnione w tej dziedzinie. Jestem pewna, że świetnie sobie poradzisz. Ech, skoro tak mówisz... Ja słyszałam, że to Amber jest uzdolniona, ale okej. Okay. Przez naszą rozmowę pomyślałam o tej sztuce, o której mówi się, że jest przyklęta. Nigdy nie wolno wymawiać jej tytułu na scenie. Żebym ja to pamiętała. Ojej. Nie wiem, byle co, Macbetha walniemy. Przecież dopiero co ci powiedziałam, że nie należy wymawiać jej tytułu. To przynosi pecha. Trudno, co się stało, to się nie odstanie. Trzymaj to prezent, który odczyni zły czar dała mi maskę. Czyli dostaliśmy złą maskę. Powodzenia z przedstawieniem. Buziaki, kochana. Do zobaczenia. Uff, w końcu was znalazłam. No, łażę tyle i was nie ma. To raczej wy o mnie zapomniałyście. Pewnie, że nie. No to powtarzamy. Nie chciałybyście pójść w jakieś spokojniejsze miejsce? Boję się, że inni będą się z nas śmiać, gdy usłyszą, jak powtarzamy. No dobra. No. Dobra, wybierzemy szat, nie będziemy podglądać chłopaków. Tam nigdy nikogo nie ma. Na pewno. Dobra, odblokujemy coś jeszcze? Nie, pewnie nie. Dobra. Rosalia zgodziła się, abyśmy razem zajęli się kostiumami. Super, co nie? Widzisz, mówiłam ci. Och, Aleksy, nie będziesz grać na scenie? Żartujesz? Co razy fajniej jest zajmować się strojami. Ta praca jest stworzona dla mnie. Jesteście szaleni. Jest nas tak dużo, że na pewno zacharujecie się na śmierć. To prawda, że to nie będzie proste, ale mówimy przecież o Aleksie i Mirosali. Nic ich nie powstrzyma. Haha, ha, wiesz, że cię uwielbiam. Wziął mnie w ramiona i mnie przytulił. Hehe, he, ja ciebie też. No jej, Violetta posmutniała. Violetta, to też chcesz, żebym cię uściskał? Nie, dzięki. Ale Aleksy i tak ją przytulił. To jesteś taka słodka. Kim ty też chcesz? Nie, to nie moja bajka. Bajka to będzie. Dobra, i tak nic nie odblokujemy. Oprócz Amber. Dyskutują w kącie. Siedzą po turecku, w kącie twarzą do ściany. Nie będę się uczyć ich beznadziejnego tekstu, tylko po to, aby udowodnić swój talent, napiszę swój własny tekst. One też rozmawiają w przesłuchaniach. Okej, okay, dalej. Cii. Tak. Właśnie. Nie będziemy słuchać omberki. Dobra, i tak nikogo nie znajdziemy. Co tutaj robicie? A ty chciałyśmy powtórzyć tekst od pana Borysa. I w tym celu chowacie się w szatni? Masz z tym problem? Chciałem zobaczcie jak faceci się przebierają, tak? <mum> Powiedział! <mum> Oczywiście to jedyny cel mojego życia. Zobaczcie to. Ale to był tylko żart. Dowcip kawał! Wymienisz mi wszystkie synonimy? A jeżeli chcesz znać moje zdanie, to osoba, która się broni z takim impetem, na pewno ma sobie coś do zarzucenia. Nieprawda. A tak poza tym, to co ty tutaj robisz? Co robię? Hmm. Powiedzmy, że kilka minut wcześniej i twój plan by zadziałał. Dobra, będzie wredna. Uf, nie musiałam oglądać tego horroru. Mówisz tak, ponieważ nic nie zobaczyłaś. Wierz mi, mam się czym pochwać. Da, pewnie. Miałeś swoją szansę. Nie jesteś zbyt skromny? Ech, no, nie to, że mnie nie interesuje wasza dyskusja, ale ja bym chciała zacząć powtarzać. Jak mogłaś się wtrącić? i zepsułaś wszystko. No, skraszam cię? Nie, to nie to miałam na myśli. Dekoncentruję się? Ty też masz zamiar przedstawić mi listę synonimów? Haha, spokojnie, zostawiam z was, abyście poczuciły sobie ten tekstik. Wyszedł z szatni w bardzo dobrym ułoż... humorze. <laughs> hey, Ej, Kastiele, zapomniałeś ciuch. <laughs> Co? Nic, nic. Wyglądacie, jakbyście byli swoje listy. Pewnie, że nie, to idiota. Prędzej uwierzę, że Aleksy ma depresję. <laughs> Może zaczniemy już powtarzać? Moje policzki są tak czerwone, że aż mnie pieką. Co na nich upieszamy. Kim Violetta i ja zaczęliśmy powtarzać dradę o nosie? Violetcie było bardzo ciężko recytować przed nami. Na koniec mówiła strasznie piskliwym głosem, od którego zaczęła boleć nas głowa. O jeju. Co tej Violetcie się stało? Wiesz, Violetto, my nie będziemy się z ciebie śmiać. Możesz się wyluzować. Ale nie mogę przestać myśleć o wszystkich, którzy będą nas słuchać. To straszne. Co ja zrobię? Nie macie, się. To szybko minie. Może po prostu nie jesteś stworzona do tego, aby występować na scenie. Tak sądzisz? Tak, jesteś zbyt nieśmiała, moja droga. Potargała ją po głowie, szeroko się uśmiechając. Zapytam się, czy mogę robić coś innego, tak jak Aleksy i Rozaja. Tak byłoby lepiej. Tak, na pewno lepiej, byś się bawiła. W każdym razie znam taką jedną, która nie ma problemu z tremą. Mrugnęła do mnie. Ja żartuję, że mnie w żołądku, gdy tylko o tym pomyślę. Jesteś mega uzdolniona. Nieźle się wczuwasz. Myślałam, że to ja jestem tym idiotą, który skrytykował nos tego gościa. On nazywa się Syrena. To prawda, a poza tym ty mówisz głośno. Wypadać naprawdę dobrze. Przestańcie, przesądzacie, nie jestem aż taka zdolna. Przestań, chociaż raz udajcie się zrobić coś najlepiej ze wszystkich. Dzięki, dzięki tam. Tak, idziemy do naszego kastielka. Kostiel, wracaj. <laughs> Wyszłam ze szkoły po tym, jak zaproponowałam Lysandrowi, żeby ze mną poćwiczył. Zabawne były te powtórki. Co ty tutaj robisz? Nie wiem, czy to dobry pomysł, aby powiedzieć jej, że mieszkam tak. No co ty, naprawdę? Zawsze wszystkim tak mówisz. <coughs> Spaceruję, a ty? To nie twoja sprawa. Jeżeli tak bardzo chcesz wiedzieć, to poczekaj, aż mój brat się pojawi. Ma do mnie dołączyć. Ach, tak? Po co? Nie możecie się spotkać w domu? Idę wieczorem do Charlotte, dlatego musi wcześniej poprawić błędy w moim scena, W moim tajnym projekcie. Tak, w sumie to mnie to nie obchodzi. Poszłam sobie. Cii. W moim tajnym projekcie. Też coś. Odrobiłam lekcję i poszłam spać. Następnego dnia wróciłam do szkoły. O nie, tak nie może być. Co się stało?